Siemandero, kochani. Wybraliśmy się dzisiaj na piaskownicę. Na wielką piaskownicę, gdzie sam piasek i tylko piasek. Troszkę wody, mam nadzieję, że znajdziemy. I dzisiaj luźny temat, porozmawiamy. Bo przy okazji chcę dzisiaj wolny spacer, bez żadnych rozmów z psami. Bez korekt, posłuszeństwa. Tylko na luzie. Mam dzisiaj niedzielę. I przy okazji chcę wam pokazać fajny teren. Zobaczcie, jaka piaskownica. Czy super, same piaski. I to jest biały piasek. Musimy dojść do wody. Choć mamy ze sobą wodę, ale trzeba psy schłodzić, żeby one popływały. Wtedy wszyscy wrócą, będą zadowoleni, wrócą do formy. Bo jednak do tego miejsca dojść to też parę kilometrów nam zajęło tutaj, po takich wertepach i lasach. Ale daliśmy rady, właśnie idziemy, a miałem nadzieję, że nie będzie tutaj dzisiaj ludzi. A jednak jest pełno. Tak, zaczynamy się gotować. Lusia! Tam po prawej kiedyś była woda. Mam nadzieję, że ona jest i żadnych ludzi tam nie ma. Bo musimy się schłodzić wszyscy. Chodź, Rams. Bo tam są ludzie. Nie możemy wszędzie biegać. Oczywiście będą płakać, że zaraz na smyczy nie jesteśmy. Chodź, Naruś. Narusiek dzielny. Biegnie. Tak. Wiatr. Ale chyba dzisiaj będzie mniej gadanie, więcej oglądanie. No zobaczcie, jak przepiękny teren jest. Kto nie był, zapraszamy i to musicie jak najszybciej zwiedzić, bo będą wprowadzane niedługo ograniczenia tutaj. Myślałem, że już całkiem ta woda wyschła, ale jest jeszcze kawałek. Mam nadzieję, że nie ma ludzi, ale Lusia już ciągnie do wody, więc chyba już silnik przygrzany. Neron to szeroko mordę otwiera i idzie. Lusia musi się schładzać cały czas. Zobaczcie, nie jest tam woda. Luśka już poszła, puściłem, bo musiałem zobaczyć, czy nie ma psów. I też muszę przyspieszyć, bo Czarny lubi ratować ludzi z wody. Choć nie ma takiej potrzeby, ale on ma instynktownie to robi. No, teraz to wieje. Super. Zaraz troszkę odejdziemy, żeby ludki się nie bały nas i pobawimy się. No i chciałem z wami pogadać, ale widzicie, cały czas trzeba pilnować to. Znowu dzisiaj nie porozmawiam. Zawsze muszę sam gdzieś iść raczej. Tak, teraz troszkę schłodzą się. Ciepła woda. Już jest lato. Żebyś nie upadł. Ktoś nie chcesz głębiej pójść do wody? Uwaga! Chodź, Naruś, tu patyka masz, bo oni tam pływają.
Zobacz. Chodź. O tak, dajesz. Brawo, pies. O właśnie, brawo. Nie chcesz? Jest woda, troszkę pływamy. Chłodzimy się, męczymy się. Później zmienimy to jeziorko na inne jeziorko. Tak nam to zajmuje zawsze 3 godziny do 4. Wszystko pomału, na spokojnie, bo kilometry są. No i plus jeszcze psy tu biegają, męczą się i pływają. Oprócz Nerona, bo on się motywuje w ten sposób, że widzicie. Zaraz ściągnę. O tak się bawi Nero. I to bez nas, zobaczcie. On tam chodzi po prostu. Ludzie leżą, on sobie przychodzi na gorący piasek i tam zawsze się wykrzypuje. Z powrotem później idzie tutaj do nas do wody. On się zagrzewa tam. Czy to? Panierkę sobie zrobi i z powrotem zawsze idzie do wody, żeby znowu namoczyć. Co prawda nie śpieszy mu się, zawsze to robi powoli, ale ma swój cykl spaceru. Opa, znalazłem patola. Zostaw to. Cześć Neruś, chcesz patyka też? Tak? Chodź Neruś. Nie ma końca. Wszędzie piasek. Ludzie się opalają tutaj. Jeżdżą na kładach, motorach. Neruś, chodź. Tu się kąpie. Taki. Fajny teren. Ja tutaj przyjeżdżam po łazie z psami. Fajny piasek. Teraz weekend, to troszkę ludzie są. Tygodnie się tu przyjeżdża. To brak ludzi. Bardzo super. No i lepiej oczywiście w pogodę taką nie bardzo słoneczną, kiedy sami się chodzi. Nie? Ale jest woda, to trzeba szybko dojść do wody. Teraz właśnie zmieniamy teren z jednego jeziorka na drugie, ale tam na tym drugim to zapewnie więcej ludzi będzie, ale sprawdzimy. Choć byłem na pustyniach, o tam jakieś wycieczki kiedyś były, wiadomo, Egipt albo coś takiego, ale tutaj typowa pustynia, znaczy trawa rośnie bardzo pięknie, tutaj lasy wokoło, ale cały czas idziesz i czujesz, jak piasek pali w nogi, rozgrzany, a z góry słońce. I tak, ja nie wiem, 10 km byśmy wytrzymali, a to maks chyba. Cały czas woda. Dlatego przemieszczamy się od wody do wody, generalnie. No zobaczcie. Czyżby to nie obraz jak na pustyni, że idziesz i jeden krzak na milion kilometrów. Czekaj, Lucia. Chodź tutaj. Ludki zaczęły chodzić. Chodźcie tu, tędy. Mocniej. Do cienia. Chodź. Luna. Chodź tu. Szybciutko. Czekam. Grzeczna. No macie hektary piasków. Śmieci też hektary, ale piasku jednak więcej. Tu woda skąd cieknie. Chodźcie. Fabianko zgubiliśmy. Lucia! Lucia! O macie. Tu jest ta woda. Znowu hektary chyba wszystkiego. Z powrotem, chłopaki. Z góry się tak zlewa tam.
i jeziorko tam robi. Przez piaski jest biała ta woda, później tam jest niebieska. Ty możesz. Też mogę. O, jest zimna, jest, czujesz jak fajnie? Tylko psy nie mogą się napić tego, chodźcie. Daleko znowu nie zajdziemy, bo tam pełno ludków. Ale bardzo przyjemnie się idzie tu po zimnej wodzie i taką pogodę. Jesteśmy zmęczeni. Dobra, w drugą stronę Lusia. Tam dzieciaki będą darli. Teraz mordę. Czyste. Dobra, idziemy. Poszukamy gdzie indziej piaski. No, narusić do przodu. Chodzisz, chodzisz. Wszędzie po piasku. Kto lubi? Grzebać piasku, duże piaskownice. Ciepły piasek, pochodzić. Bardzo fajny teren. Sami jak widzicie, też tu fajnie. Bo się bawią, coś popływają. Chodzimy, generalnie do nich mówię tylko, którędy mają iść. Żebyśmy do ludzi nie doszli. Tyle. Chodzą na smyczy. Chcę, żeby też odpoczywały. Ludzie tu użytkują teren. Może daleko jest stąd, więc przynajmniej tutaj na piaskach wygrzewają się. Najmniejsi chłopcy już mi troszkę padają z nóg, a trzeba jeszcze dojść do domu. Super to jest. Zapraszamy. W Google znajdziecie piaski Kaolin. Kaolinowe piaski. Przejdźcie sobie pooglądać, ponagrywać filmiki, pojeździć. Takie są różne frajdy tutaj. Czy każdy swój sprzęt tutaj przywozi. Miałem z wami dzisiaj pogadać, fajny temat przygotowałem, ale nagram wam następny filmik, bo sam dzisiaj korzystałem tego spaceru na spokojnie, żywolne, bez pracy. Pieski pochodziły sobie, więc nagram wam w następnym odcinku i będziemy rozmawiać o prawidłowej socjalizacji i dlaczego psie przedszkole może być dobre, a czasem może wam skomplikować sprawy pewne i czy warto chodzić na psie przedszkole. W jaki sposób prawidłowo socjalizować psa swojego, żeby w przyszłości tolerancję innego zwierzęcia nie było zagrożeniem. Pozdrawiamy was. Trzymajcie się ciepło. Dzięki za oglądalność. Jest nas coraz więcej. Zbliżamy się do 10 tysięcy subskrypcji. Mamy już 2,5 konkretnie. Także 10 tysięcy już niedługo. Udostępniajcie filmiki, lajki, komentarze. Po 10 tysiącach subskrypcji nagram filmik, gdzie będziemy mogli, to już mówiłem x razy, ale czekam, żeby ten czas nastąpił szybciej. Będziemy mogli wszyscy razem wspierać psy w potrzebie. Pozdrawiam, miłej niedzieli i znośnego tygodnia dla was. Duża zdrówka. Teraz musimy w lesie znaleźć strumyk jakiś. A wiem, gdzie jest w tych lasach, więc nie będzie problemem. I takie fajne przygody, taki spacer fajny. Wymyślamy sobie przygody jakieś. Przy okazji miejsce fajne odwiedzamy. Także zastanawiam się nad rubryką Podróże Darling Dogs.